najprędzej strzela, jest! Kronika sportowa. Przed mikrofonem Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. Dziś w programie o przygotowaniach Igi Świątek do meczu w turnieju Mistrzeń. Ostatniej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Dzień Wszystkich Świętych będziemy wspominać też sportowców, którzy odeszli. Zaczynamy. W Lidze Mistrzów zakończyły się zmagania w grupie B. Już wcześniej pewne awansu do 1/8 finału były klub Brisz i FC Porto. Dziś toczyła się więc tylko rywalizacja o to, kto na wiosnę wystąpi w Lidze Europy. Będzie to Bayer Leverkusen, który zremisował z Brisz 0-0. Odpada Atletico Madryt po wyjazdowej porażce z Porto 1-2. Pierwsze miejsce zajęło Porto, drugie Brisz. Od 21 spotkania w grupach A, C i D. Najciekawiej w grupie D, gdzie jeszcze wszystko może się wydarzyć. Olympique Marsylia remisuje z Tottenhamem 1-1. Do awansu potrzebuje zwycięstwa. Sporting Lizbona gra z Eintrachtem Frankfurt, tu także 1-1. W grupie A o pierwsze miejsce w tabeli grają Liverpool z Napoli. W tym momencie 0-0. O trzecie miejsce dające miejsce w Lidze Europy. Z kolei Rangersi przegrywają z Ajaxem 0-2. Wreszcie w grupie C już wszystko rozstrzygnięte. Wcześniej do 1/8 finału awansowały Bayern Monachium i Inter Mediolan, a do Ligi Europy spada Barcelona. Z pucharów odpadnie Wiktoria Pilsno. Dziś Bayern prowadzi z Interem 1-0, a Wiktoria przegrywa z Barceloną 2-3. Barcelona bez uskarżającego się na problemy z plecami Roberta Lewandowskiego. Do końca spotkań jeszcze około 15 minut. Teraz tenis, już za kilkadziesiąt minut początek pierwszego meczu Igi Świątek w turnieju Mistrzeń. O przygotowaniach do tego turnieju z Teksasu Cezary Guriew. Za Igą Świątek długi i wyczerpujący sezon. 8 wygranych turniejów, w tym 2 wielkoszlemowe w Paryżu i w Nowym Jorku. 72 rozegrane mecze i tylko 8 porażek. 31 kolejny tydzień na czele światowego rankingu. Ostatnio udało się nieco odpocząć, a w pamięci kibiców jeszcze decydujący set Igi z Chorwatką Doną Vekić podczas finału w San Diego. To była gra niemal perfekcyjna. Faktycznie no, potoczył się super. Byłam skoncentrowana właściwie na każdego gema i w pewnym sensie też w swojej głowie zapomniałam, jaki jest wynik. I grałam tak, jakby każda piłka miała ogromne znaczenie. W czasie turnieju mistrzyni rzeczywiście każda akcja i piłka mają ogromne znaczenie. Tak było wczoraj, gdy Greczynka Maria Sakkari grała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zacięta walka. Mecz trwał 2 godziny 11 minut. Greczynka wygrała 7-6, 7-6 i zrewanżowała się rywalce za niedawną porażkę w Guadalajarze. Co Maria może powiedzieć o korcie Fort Worth? Kort jest bardzo dziwny, zwłaszcza gdy przyjeżdżasz z Meksyku, gdzie gra była bardzo szybka. Tutaj kort jest wolny i piłka odbija się bardzo nisko. Można powiedzieć, że wcale się nie odbija. Jak porządnie nie uderzysz, to piłka nic sobie nie robi. Trzeba grać z dużą agresją. Serwis nie zawsze daje ci przewagę i rywalka może przejąć inicjatywę. Piłka odbiła się nisko, ale w moim przypadku wszystko zadziałało i nie mogę narzekać. Greczynka to jedyna rywalka, która z Igą ma dodatni bilans, bo na 5 pojedynków wygrała 3. Jednak to na razie inna grupa, bo Nancy Ricci. W innym spotkaniu Aryna Sabalenka po jeszcze dłuższym meczu, bo trwającym blisko 2,5 godziny, pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 3-6, 7-6 i 7-5. Iga Świątek uwielbia wygrywać i niewiele brakowało, aby otrzymała wyróżnienie od ONZ. Liderka światowego rankingu była nominowana do nagrody w kategorii Dobre zdrowie i samopoczucie. To w uznaniu za zaangażowanie w akcje społeczne na rzecz dzieci i wspieranie zdrowia psychicznego. I ogromnie się cieszę i mam nadzieję, że też to w pewnym sensie zmotywuje innych sportowców, innych zawodników, żeby też się zaangażowali w sprawy, które dla nich są ważne. No wiadomo, że chciałabym wygrać, jak we wszystkim. Przed ligą dziś pierwszy mecz Fort Worth. W grupie wśród rywalek m.in. francuska Caroline Garcia, z którą Iga w tym roku przegrała. Gra bardzo intensywnie i bardzo agresywny tenis i do tego będzie trzeba się dostosować, ale też nie do końca patrzę na turniej w Warszawie, bo mimo wszystko tam graliśmy na mączce, nie byłam do końca też przyzwyczajona do nawierzchni i w pewnym sensie przeszłam na mączkę dopiero kilka dni przed turniejem, więc tym razem będę się czuła po prostu swobodniej w tych warunkach, w jakich będziemy grały, ale na pewno ona jest teraz wymagającą przeciwniczką, zresztą półfinał US Open też dużo pokazał, dlatego po prostu mam nadzieję, że zagramy dobry mecz. Iga w grupie Tracy Austin zagra m.in. z Amerykanką Coco Gauff, z którą nigdy nie przegrała, a dziś rywalką będzie Daria Kasatkina, z którą Polka w tym roku wygrała wszystkie cztery pojedynki.
pojedynki, tracąc w sumie tylko 14 gemów. Za nami też ciekawy pojedynek w The Blue. Corey Gauff i Jessica Pegula przegrały w dwóch setach, w trzech setach z Chinkami Xu i Yang, a Hubert Hurkacz pokonał Francuza Adriana Manarino 7-6, 6-4 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP Rangi Masters 1000 w Paryżu. W kolejnej zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy Norwegiem Holgerem Rune i Szwajcarem Stanem Wawrinką. W pierwszej rundzie debla Łukasz Kubot i Meksykanin Santiago González przegrali w dwóch partiach z Włochami Simone Bolellim i Fabio Foninim. Nad siatką piłkę przebijają też w polskiej lidze. Dziś mecz siódmej kolejki siatkarzy. Ślepsk Suwałki pokonał Kuprum Lubin 3-1. Barkom Karzany Lwów sensacyjnie wygrał w Krakowie swoje pierwsze spotkanie z niebyle kim, ze Skrą Bełchatów 3-2. A w Warszawie trwa spotkanie projektu z Czarnymi Radą. O tym meczu Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trwa spotkanie w Warszawie. Na razie projekt Warszawa prowadzi z Celadem Czarnymi Radą w setach 2-0. Trwa trzecia partia tego pojedynku. Jest 11-11. Mecz zaczął się, lepiej zaczęli zawodnicy z Radomia. Dobrze spisywał się atakujący Celadu Damian Schulz. Dobra pasa gości nie trwała jednak długo. Najpierw zespół z Warszawy poderwał Kevin Tilly, a później francuskiemu przyjmującemu pomógł Igor Grobelny i projekt uzyskał bezpieczną przewagę. Zakończyło się zwycięstwem w pierwszej partii 25-21. Druga partia zaczęła się podobnie jak pierwsza. Dobre zagrywki Piotra Łukasika dały prowadzenie dla zespołu z Radomia. Potem na zagrywkę szedł atakujący projektu Linus Weber i to drużyna z Warszawy miała przewagę. Druga partia zakończona zwycięstwem projektu 25-20. Trwa nadal trzecia partia tego spotkania. Wszyscy liczą na to, niezależnie komu kibicują, że ten mecz zakończy się dzisiaj. Jest 12-12. Projekt Warszawa prowadzi w setach z Czarnymi Radą 2-0. Dziękuję za relację. Jak słyszymy, czasy się zmieniają, także 1 listopada gramy w siatkówkę w naszej lidze. Liderem ligowej tabeli jest ASEK Oresowie. Kronika sportowa. Koszykarze Śląska Wrocław przegrali we własnej hali z Tur Telekom Ankara 71-75 w czwartej kolejce grupy B Eurocupu. Mistrzowie Polski pozostają bez wygranej w tych rozgrywkach. I czas na skoki narciarskie. W najbliższy weekend w Wiśle rusza Puchar Świata. Andrzej Grabowski zwraca uwagę na rosnącą w ostatnim czasie formę Dawida Kubackiego. Kwitnie nam Dawid Kubacki. Niebawem zostanie drugi raz ojcem, a na skoczni imponuje. Grand Prix wygrał bardzo wyraźnie, a w niektórych konkursach, tak jak chociażby w Hinzenbach, rywali wręcz nokautował. To jest tak naprawdę jeden z elementów, który gdzieś tą pewność siebie buduje. Pokazuje to, że ten okres przygotowawczy jest dobrze przepracowany, że nogi mimo tego, że czasem bolą, to dają odpowiednią energię na progu i to jest moim zdaniem bardzo istotne, bo jako sportowiec nieraz narzekałem na to, jak mi gdzieś coś boli albo że coś jest ciężko, no ale robi się to po coś. Rewelacyjnie Kubacki skakał też na niedawnych mistrzostwach Polski, aż prosiło się, by spytać trenera Tomasa Turumbichlera, czy uważa Kubackiego za głównego faworyta do zdobycia Pucharu Świata. To zawsze trudno stwierdzić przed początkiem sezonu, a w jego trakcie może się przecież wiele wydarzyć, ale oczywiście z takimi skokami Dawid może walczyć o zwycięstwa. Tak dobrych skoków Kubackiego upatruje się w kadrowej wyprawie, na którą zabrał zawodnik trener Turumbichler. Ta wyprawa do tunelu aerodynamicznego w Sztokholmie. No ja jestem taki, że ja lubię kopać w różnych takich nieoczywistych miejscach. Jak mieliśmy taką możliwość pracy w tunelu, no to szukałem gdzie, co, jak to można zrobić, co spróbować tak naprawdę. Cały plus polega na tym, że tam rzeczywiście tego czasu tak naprawdę w powietrzu ma się dużo, dużo więcej. Chociażby jeden taki lot w pełnym uzbrojeniu, okej, on nie jest jakiś super długi, w granicach między 2 a 4 minuty można polecieć, bo później już gdzieś tam nogi odcina, ale to jest 2 albo 4 minuty, a na skoczni mamy 5-6 sekund i do widzenia. Ale tak naprawdę to, co w powietrzu trzeba było na skoczni przepracować pewnie przez pół roku, no to tam można w 2-3 sesje przepracować, no bo jak się te czasy posumuje, no to wyjdzie na to samo. Na pracy było się skupić dość łatwo, bo Dawida niewiele rozpraszało. Nawet obowiązki naszego jedynego medalisty igrzysk w Pekinie. Nie było tego jakoś dużo. Czekamy więc na weekend. Występy naszej trzynastki na inaugurację Pucharu Świata już od piątku, gdy poskaczą w kwalifikacjach. W
sobotę i niedzielę o 16:00 konkursy, a relacje w TVP Sport i programie pierwszym Polskiego Radia. W Wiśle poskaczą nie tylko panowie, a dziś poznaliśmy naszą kadrę pań. Pojawią się więc Nicole Konderla, Kinga Rajda i debiutująca w Pucharze Świata, obiecująca na Mistrzostwach Polski, Sara Tajner. Tak, tak, z tych Tajnerów. Wnuczka Poloniusza, córka Tomisława. Już tylko 19 dni pozostało do rozpoczęcia finałów piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. W naszym cyklu dziś bohaterowie turnieju sprzed lat. Filip Jastrzębski przypomina sylwetkę Dino Cofa. Duszko na słodka, strzelaj i bramka! Uda Pianaka, Desio, gol! Jeden z najlepszych bramkarzy w historii piłki nożnej. Legenda reprezentacji Włoch. Mistrz świata z 1982 roku. Dino Cof. Bramkarz wyprzedzający epokę. W drużynie narodowej zadebiutował w wieku 26 lat, będąc zawodnikiem Napoli. W 1968 roku podczas Mistrzostw Europy przed własną publicznością Cof grał znakomicie, a Włosi wywalczyli tytuł. Dwa lata później pojechał na swoje pierwsze Mistrzostwa Świata. W Meksyku ze składu wygryzł go jednak Enrico Alberto. Smak mundialu poznał na dobre w 1974 roku w Republice Federalnej Niemiec, będąc już bramkarzem Juventusu. Początek nie był dla niego udany. Co prawda Włochy pokonały Haiti 3-1, ale Cof wyciągnął piłkę z siatki, przez co przerwana została rekordowa seria ponad 1000 minut bez straty gola. W tym czasie próbowali go pokonać najlepsi piłkarze świata, Brazylijczycy i Anglicy, a ta sztuka udała się Haitańczykowi Emanuelowi Sanonowi. W decydującym meczu fazy grupowej wyciągał piłkę z siatki po fantastycznych strzałach Polaków. Te bramki, które on puścił, Kazia Lejny czy Andrzeja Sarmacha, to żaden bramkarz na świecie by tego nie obronił. Wspomina legendarny bramkarz Jan Tomaszewski. Włosi odpadli z mundialu, a sukcesu z reprezentacją nie udało się osiągnąć Cofowi również 4 lata później w Argentynie. Italia straciła szansę na tytuł, a Cof puścił gola po strzale z 40 metrów. Największą sławę przyniósł mu jednak występ w Mistrzostwach Świata w 1982 roku w Hiszpanii. 40-letni wówczas Cof był już wtedy prawdziwym weteranem, 6-krotnym mistrzem Włoch z Juventusem oraz mistrzem Europy. Brakowało tylko jednego, najważniejszego, tytułu mistrza świata, ale Cof świetnie się trzymał. Włosi mają coś takiego, gdzie bramkarz w wieku 40 lat jeszcze ma czynną karierę, tak myślę, że tutaj Dino Cof to no, niekwestionowana postać i udowodnił jej w klubie Juventusie i w reprezentacji, że zasługiwał na miano czołowego bramkarza świata. Opowiadał wieloletni obrońca reprezentacji Polski, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Władysław Żmuda. W Hiszpanii Włosi zremisowali 3 spotkania i wyszli z grupy cudem, z drugiego miejsca, za drużyną Antoniego Piechniczka. Dino Cof wpuścił 2 gole, ale Polaków zatrzymał. Wyśrodkowanie Iwana na pole karne, jest tutaj jeszcze Jałocha, zagubili się na tym, wycofanie, Zbigniew Boniek będzie strzelał, świetny zbudowany, ale piłki Boniek strzał, no dosłownie centymetry obok Dino Cofa. Następnie Włosi wygrali bardzo trudną grupę z Brazylią i Argentyną. W półfinale znów trafili na reprezentację Polski. Polacy przewadzę pod polem karnym, jest tutaj Ciołek, strzał z daleka Ciołka i Dino Cof. Również tym razem Dino Cof nie dał się pokonać, a jego koledzy zdobyli 2 bramki. 11 lipca na Santiago Bernabeu Włosi wygrali z Niemcami 3-1 i zdobyli trofeum. Cof wzniósł puchar w wieku 40 lat i do dziś jest najstarszym mistrzem świata w historii futbolu. Wyprzedzał trochę nas wszystkich. Prowadził taki model bramkarza, który w tej chwili jest aktualny. On wyprzedził epokę. Dlaczego? Dlatego, że teraz się zmieniły te piłki, ta piłka jest szybsza i trzeba po prostu być bardziej dynamiczny. On był bardzo dynamiczny, a jego siła polegała tylko i wyłącznie na szybkości i dynamice. I utrzymać szybkość i dynamikę taką, jaką on miał, to było bardzo trudno. No, w wieku 40 lat to jest po prostu niemożliwe. Dziś i jutro wspominamy i wspominać będziemy tych, którzy odeszli w ostatnich 12 miesiącach. W audycji razem z Krzysztofem Kuzakiem przypominamy wybitnych ludzi sportu. 15 lutego zmarł Józef Zapędzki, dwukrotny mistrz olimpijski w strzelectwie sportowym. Na igrzyskach zadebiutował w 1964 roku w Tokio. 4 lata później w Meksyku był najlepszy w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego na dystansie 25 metrów. Sprawozdawcą z tych zawodów na antenie Polskiego Radia był Bogdan Tuszyński. Jeśli straci choć jeden punkt, Polak major Józef Zapędzki będzie mistrzem olimpijskim. Po raz pierwszy Polak mistrzem olimpijskim w strzelaniu. Uwaga! No!
strzelił. No więc już tylko sekundy nas dzielą od rozstrzygającego zdania jury. Dwa białe! Polak Józef Zapęski został mistrzem olimpijskim. Niech pan pozwoli, panie majorze, wszystkiego najlepszego. Niech pan pozwoli, że pana ucałuję. W imieniu wszystkich słuchaczy Polskiego Radia serdecznie gratulujemy. Dziękuję serdecznie, dziękuję wszystkim sympatykom, którzy przeżywali, będą przeżywali tą audycję, która tutaj rozegrała się w Meksyku. To było trudne, to było ciężkie. Może mnie trochę gardło urwali w tej chwili, ale proszę zrozumieć. Pierwszy medal złoty, prawie u tyłku kariery sportowej. To jest dla mnie szczęście, co najmniej bardzo duże. Obronił tytuł mistrza olimpijskiego 4 lata później w Monachium. Ładnie wlazłem w tarczę, pociągnąłem równiutko, widziałem czysto. I było 50, mówiłem do sędziego, że 50 powinno być, wiedziałem bardzo ładnie, no jak nie widziałem to 49, a ostatnio widziałem 9 górną. No i podjechała ręka do góry, powiedziałem, że nim pokażę, będzie palec do góry. Znaczy 9, wiedziałem, że tam coś nie tak jest, no bo to szczęścia nie było, żeby było 99. Józef Zapęcki uczestniczył także w igrzyskach w Montrealu i w Moskwie. Zdobywał medale na Mistrzostwach Świata i Europy. Miał 93 lata. 30 marca zmarł Egon Franke, pierwszy polski złoty medalista olimpijski w szermierce. Było to w Tokio w 1964 roku. W decydującej walce turnieju florecistów Franke pokonał Francuza Jean-Claude'a Magnona. Głos ma Bohdan Tomaszewski. Halo, tu hala szermiercowa, wtedy Franke i mistrz świata Francuz Magnon mają po dwa zwycięstwa i są bez porażki. Trafiłem go takim wrzuceniem w plecy i trzy razy go trafiłem, więc 3-0 to już dla mnie było do przodu bardzo. No niestety on wyrównał na 4-4. Wspominał Egon Franke po latach na naszej antenie, ale wracamy do Tokio. Tutaj już tylko szczęście decyduje, 3-0 było dla Polaków. 4-4, a więc piękna sportowa historia. Inna sprawa, że to można stracić nerwy. Franke. Idzie do przodu, idzie do ataku. Tam widzę Wojtę Paluńskiego, co to zrobiło, naciskają palce do śniegu na wypowiedzu. 4-4. Na tych samych igrzyskach w stolicy Japonii Egon Franke razem z kolegami zdobył srebrny medal w drużynowej rywalizacji florecistów. 4 lata później w Meksyku sięgnęli po brąz. Był także drużynowym mistrzem świata w szabli. Po zakończeniu sportowej kariery wyjechał do Włoch, gdzie był cenionym trenerem. Zmarł w Turynie, miał 87 lat. 20 kwietnia zmarła Erwina Ryś-Ferenc, czołowa polska panczenistka lat 70. i 80. XX wieku. Medalistka Mistrzostw Świata. Uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku, Lake Placid, Sarajewie i Calgary. 3 razy zajmowała 5. miejsce. W 1975 roku pani Erwina rozpoczynała swoją sportową karierę i tak mówiła na naszej antenie. Mistrzostwa świata juniorów zajęłam 2. miejsce, w tym 2 złote medale na 1500 i na 3000 metrów. W ogóle to stawiam więcej na naukę niż na sport, ale trudno, skoro już wpadam w taki ciąg sportowy, w związku z tym muszę jakoś trenować. Erwina Ryś-Ferenc miała 67 lat. 4 lipca odszedł Janusz Kupcewicz, piłkarz, uczestnik Mistrzostw Świata 82 roku w Hiszpanii, gdzie Polacy zajęli 3. miejsce. A Janusz Kupcewicz był bardzo ważnym zawodnikiem drużyny Antoniego Piechniczka, nie tylko na boisku, ale i poza nim. W małym finale w Alicante Polacy pokonali Francuzów 3-2, a 3. gola dla biało-czerwonych strzelił Kupcewicz. Polacy ustawili piłkę, Kupcewicz z wypuszczoną koszulką na spodenki, skąpy mur Francuzów, stoi w nim Jean Vion i jeszcze któryś z kolegów, Kupcewicz, daj gol! Relacjonował na naszej antenie Dariusz Szpakowski. Kupcewicz miał patent na trójkolorowych. 1,5 miesiąca po mundialu w towarzyskim spotkaniu w Paryżu Polacy wygrali z gospodarzami 4-0, a 2 gole strzelił Kupcewicz. Sprawozdawcą z tego meczu był Tomasz Zimoch. Znów groźna akcja Polaków. Dziekanowski dokładnie do Janusza Kupcewicza i bramka. Uderzeniem z pierwszej piłki pokonuje Toriego. Polacy poczuli wiatr w piersi. Kupcewicz 30 metrów, daleki strzał. Wprost środek bramki, ale Tori 3-4 metry przed bramką nie sięgnął piłki. Piękna bramka. Janusz Kupcewicz to legenda Arki Gdynia, z którą zdobył Puchar Polski. Grał także w poznańskim Lechu i wywalczył z nim Mistrzostwo Kraju. Bardzo dobrze szkolony technicznie. Zawodnik z potężnym uderzeniem. Serdeczny kolega, przyjaciel. Mówił Grzegorz Lato. Po zakończeniu sportowej kariery Janusz Kupcewicz pracował jako trener. Miał 67 lat.
Niedawno, bo tydzień temu zmarł Tomasz Wójtowicz, legenda polskiej siatkówki, mistrz świata i mistrz olimpijski. Uznawany za najlepszego polskiego siatkarza w historii. Pierwszy Polak, który znalazł się w Światowej Galerii Sław tej dyscypliny, był jednym z liderów zespołu prowadzonego przez trenera Huberta Wagnera. W 1974 roku w Meksyku Polacy zostali mistrzami świata, a dwa lata później w Montrealu mistrzami olimpijskimi. Poszedł do tyłu, zaserwował na Karbarza, ten do Gabłowskiego, ścięcia Wójtowicza, bomba straszliwa i mimo ogromnych wysiłków pali Sztuka, piłka wychodzi na aut, odbita przez zawodnika Radzieckiego. Słyszeli Państwo te brawa, to publiczność nagradza, kapitalne zagranie naszego najlepszego ścinającego Tomasza Wójtowicza. Mieli zaufanie do mnie, Wiesie Gawłowski, że tak jak u nas się mówi, że ręka nie drgnie. Ja mam takie usposobienie dość spokojne. Oprócz tego to są sekundy, na myślenie nie ma czasu, talent. Dochodzi do tego, że się widzi ten blok. Była taka umowa. Słuchajcie, zgadzacie się na moje warunki, na ciężką pracę? No to wszyscy powiedzieli, zgadzamy i dotrzymaliśmy słowa. Także się katowaliśmy równo. Korek odbiera Gawłowski, Wójtowicz, brawo Wójtowicz! Podanie, zawodnicy radzieccy atakują, Czernyszew bije, wygraliśmy mecz, proszę Państwa, wygraliśmy złoty medal! 15-7 wygrywa Polska ze Związkiem Radzieckim i wygrywa mecz 3-2. Dramatyczny mecz, fantastyczny mecz i złoty medal. Sprawozdawcą z finału turnieju olimpijskiego w Montrealu był Roman Paszkowski. Po zakończeniu sportowej kariery Tomasz Wójtowicz komentował mecze reprezentacji Polski w telewizji Polsat. Miał 69 lat. Na koniec kroniki spójrzmy jeszcze, co wydarzyło się ostatecznie w Lidze Mistrzów. Z grupy A awansowały zespoły Napoli i Liverpoolu, z grupy B FC Porto i klubu Brisz, z grupy C Bayernu Monachium i Interu Mediolan. Najciekawiej jest w grupie D, gdzie toczy się cały czas w ostatnich sekundach rywalizacja o 1/8 finału. W tej chwili na pozycjach premiujących awans Tottenham Hotspurs i Marsylia, ale już Eintracht Frankfurt wraca na pozycję pierwszą, więc Eintracht przed Tottenhamem. Tak wygląda sytuacja w grupie D, a ja jeszcze przypomnę, że już za kilkadziesiąt minut pierwszy mecz Igi Świątek turnieju mistrzyń z Darią Kasatkiną. Kronika sportowa. Polskie Radio.